A więc tak, czy chciałby się zacząć z wysokiego C, bo to jest taki film z wysokiego C. 1, 2, 3, yippee-yay. Wydaje mi się, że opowieść o Megalopolis jest przede wszystkim opowieścią o oczekiwaniach. Znaczy, po pierwsze jest opowieścią o oczekiwaniach, no bo z jednej strony Ojciec Chrzestny 2, Czas Apokalipsy, Rozmowa. Ktoś powie Dracula może nawet. Ja powiem. Ja też powiem. Można by dyskutować. No ale z drugiej strony Twixt, One from the Heart. Tetro? Tetro nie jest taki zły, ale no nie jest to rozmowa, umówmy się. No więc czego się spodziewaliście po Megalopolis? Na pewno nie tego, co żeśmy dostali. Tak? Bo ja się spodziewałem z grubsza że tego. Będzie to? Tak. Nie, bo ja nie. Dostałem to, co myślałem, co że dostanę. Co myślałeś, że dostaniesz? Nie, jak ktoś mnie zapytał, jak oceniam ten film, czy 0 na 10, czy 10 na 10, i ja powiedziałam, nie wiem. Ten film się wymyka skali. To jest coś tak absurdalnego, coś tak niekoherentnego, coś tak dziwacznego, to nie jest film, znaczy w takim tradycyjnym rozumieniu, że mamy jakąś akcję, jakieś wydarzenie, po prostu rzeczy się dzieją po sobie, obrazki się przemazują przez ekran, bohaterowie mówią jakieś dziwne rzeczy i to jest wszystko trochę zabawne, a trochę dziwne. No skonfundowana byłam przez część seansu, ale też rozbawiona. Potem mi się już zaczęło nudzić pod koniec, więc tak, ale nie żałuję tego seansu. O, tyle mogę powiedzieć. Ja miałem przez pewien czas bardzo wysokie oczekiwania. Jeszcze przed tym, jak... Przed pierwszymi recenzjami. Tak, no głównie przed pierwszym pokazem tak naprawdę. Ale jak dowiedziałem się, że ten wielki, wymarzony projekt Coppoli będzie pokazywany w konkursie głównym w Cannes, to pomyślałem sobie, okej, dobra, jest szansa na jakieś arcydzieło. Znaczy, to są takie historie, które mnie rozczulają i zawsze bardzo ciepło się nastawiam. No ale później pojawiły się pierwsze recenzje, pojawiły się wyniki finansowe, pojawiły się informacje o tym, jak ten film może wyglądać oraz jak duże problemy w jego realizacji miał Coppola, ale też w ogóle cała obsada tego filmu. Na sam koniec dostajemy jakiś taki trochę paradoksalny wniosek, nie? Czyli wniosek o tym, jak wielu widzów i wielu krytyków trochę nie docenia pracy producenta. Jako kogoś, kto stoi nad projektem, czuwa nad tym, żeby on był koherentny, hamuje trochę szalone pomysły, negocjuje cały czas jakieś rozwiązania. No i Megalopolis jest idealnym przykładem na to, co się dzieje, jeżeli nad jakąś nieskrępowaną wizją artysty nie czuwa ktoś, kto po prostu będzie trzymał to w ryzach. Chociaż to jest też taka narracja, która powraca przy okazji Coppoli, bo on jest takim reżyserem hazardzistą z definicji, że on po prostu zawsze mierzy wysoko i parę razy to mierzenie wysoko się mu bardzo opłaciło. No przy czasie apokalipsy. W czasie apokalipsy pewnie najbardziej, bo jakby tam największy był ten stosunek katastrofy na planie do efektu ekranowego. Tutaj stosunek jest trochę inny, ale ja mam coś takiego, że ja nie potrafię tego filmu nienawidzić. Nie tak. Jestem zły na ten film, a widzę dużo, oprócz tych osób, tych kilku osób, którym się ten film podoba, które go bardzo doceniły, to widzę dużo takiej reakcji właśnie podpalanej złością, podpalanej tym, co to ma być, jestem oburzony, że to jest po prostu, że Coppola zbudował pomnik swojej własnej pychy. I pewnie trochę tak jest, ale też na tym polega praca artysty, nie? No, że tym razem mu nie wyszło. Znaczy, ale ja nie potrafię go za to nie lubić. Mi się wydaje, że to jest szczere. I dlatego, bo mnie też to... Szczere z całym dobrodziejstwem inwentarza. Dobrodziejstwem, to znaczy, to jest jakby Coppola nam ukazuje, podaje swoje serce na dłoniach i mówi, patrzcie, oto to jestem ja, to jest moja wizja. To nie jest pretensjonalne w takim sensie, że on się sili na coś. No, oczywiście sili się i jest to bełkot. Ale jest to jakieś takie płynące z jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby. I trochę, ja go trochę podziwiam, że jednak sprzedał te swoje winnice i tak dalej i pewnie nigdy nie odzyska tych pieniędzy. I to rzeczywiście tak czytanie ten film przez jakby biografię Coppoli, przez to, że on wiele razy, że on zawsze był tym artystą wizjonerem i wiele razy właśnie stawiał wszystko na szali, żeby zrealizować swoją wizję. I tutaj to się gdzieś tam odzwierciedla też w tym filmie, gdzieś gdzie ewidentnie Adam Driver jest Coppolą, no, jest tym wizjonerem, który chce zbudować, chce coś dać dobrego ludzkości, no i ma kłody pod nogi rzucane. Ja się nie będę kłócił z tym,
że faktycznie Coppola ofiaruje jakoś swoim widzom serce, tylko że problem jest taki, że to serce jest zalane jakimiś litrami wymiocin, przez co w ogóle nie da się go zauważyć za bardzo, nie? Łatwo je przegapić, bo ja się zgadzam z tym, że ten film ma w sobie jakieś dobre elementy. Chociażby sam pomysł wyjściowy, czyli opowiedzenie o współczesności niby, ale takiej, w której Imperium Rzymskie nigdy nie upadło, przez co nawet na poziomie właśnie wizualnym, na poziomie kostiumów, na poziomie gospodarowania tą przestrzenią, widzimy, że to jest taka trochę obca nam rzeczywistość. Rzeczywistość z wpływami rzymskimi znacznie większymi niż w naszym prawdziwym świecie. I podglądanie tego jest ciekawe na poziomie jakiegoś takiego właśnie dotykania takiego dużego konceptu reżysera. Z drugiej strony też to, o czym mówisz, i ten autobiografizm, znaczy to, że Coppola, tak samo jak Adam Driver w tym filmie, marzy o tym, żeby stworzyć, zbudować swoje jakieś największe arcydzieło, i to jeszcze arcydzieło, o którym mówi się, że jest zrobione ze specjalnego pierwiastka, który jakoś odbija miłość głównego bohatera do swojej partnerki, tak samo jakby Coppola wyznawał, że ta miłość do żony, której zresztą film jest dedykowany, jest jakimś takim motorem napędowym całej jego twórczości. I to są bardzo ładne rzeczy. Tylko, że one są jakby jakimś niewielkim procentem tego filmu. Zwrot tylko, że to jest definicja tego filmu, wydaje mi się. I pod tymi innymi elementami po prostu te rzeczy giną, także że ciężko je w ogóle zdiagnozować. No, my wracając z tego filmu bardzo długo ze sobą rozmawialiśmy o tym filmie nie w takim tonie, powiedzmy, krytyczno-filmowym, tylko raczej w tonie a po co było to? A jakie było zastosowanie tego? A pamiętasz ten wątek? I ten film jest jakimś taką wielką mieszaniną tysięcy nierozwiniętych pomysłów, które po prostu wpadają, są nam pokazane, my sobie myślimy, o, fajna sprawa, i potem nigdy więcej do nich nie wracamy, bo nie ma po co. Tak, bo można chwalić jakby za pomysł, za jakby ideę, za marzenia i tak dalej, ale faktycznie jakby rzeczywistość jest taka, że w tym filmie nic nie działa. Nic nie działa. I to i w skali makro, i w skali mikro, tak. Oprócz, że nie ma tu żadnej struktury, że nie ma relacji wynikania między kolejnymi scenami, ale też na poziomie po prostu zdań, które bohaterowie mówią. Jakby kolejne zdania, linie dialogu się ze sobą nie zgadzają. I to nie między postaciami, tylko w ramach tego, co jedna postać mówi. Tak, ale tak. I też widać niestety, że to jest film, który przeleżał na tej półce gdzieś tam do 20, 30 i 40 lat, bo to jest takie bardzo jednak... No dziadkowe jest. No można powiedzieć dziadkowe, ale też poniekąd naiwne. Nie, bo na przykład to, że... Dwudziestowieczne bardzo, no to jest takie dwudziestowieczne. No to sama jest takie... ta metafora Rzymu, to jest... No. To jest raz, a dwa, że też jest, że ten cała jakby koncepcja, to jak jest zbudowany ten świat, w to, co bohaterowie wierzą, prawda, to już jest tak nieaktualne. Mamy Adama Drivera, prawda, jego postać. Już takich bohaterów się nie tworzy, no i to, i te postacie kobiece, które są naokoło niego, które są po to, żeby właśnie wspierać tego geniusza, który jest tutaj rozdarty i jakiś pełen różnych wątpliwości, a ta kobieta za nim stoi, go głaszcze po głowie, prawda, no to już jest tak przedatowane. No. Ale myślę nawet w takim sensie, że ten film ma być krytyką odklejania elit, ale ten film zarazem jest świadectwem odklejania elit. W sensie Coppola jest tą elitą, która się odkleiła trochę. I Coppola opowiada tutaj o skorumpowanych, wysokich sferach, ale ta jego wizja zwykłego obywatela, nie wiem, pozostawia wiele do życzenia. Tak. Jako takiego strasznego motłochu, który trzeba prowadzić po prostu. Tak, czekamy na tego, tego zbawiciela, który nam powie, tam są ruchome chodniki. Tak, to jest film o tym, że ruchome chodniki zbawią ludzkość. To jest film, który zarezonuje też z sytuacją wielu młodych ludzi w Polsce, bo tylko właśnie odwrotnie trochę. Bo to jest na takim podstawowym poziomie, to jest przede wszystkim opowieść o starciu burmistrza, który chce dać ludziom pracę i dba o społeczeństwo swoje, a wielkiego artysty, architekta, który reprywatyzuje parcele w Nowym Jorku, żeby postawić swoje jakieś imperium z polipów. Tak, Driver jest wielkim gentryfikatorem. Tak, 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 tak. Więc... Tak, to jest tak przestarzała jakaś idea, prawda? No, tak się już nie buduje. Wiadomo, że o co chodzi, że to chodzi o to, że to jest wszystko dla tej ludzkości, że ta sztuka jakby wyzwoli ludzkość, a nie, że chleb i praca i jakby równość społeczna. To jakby co? To jest B, ale wielkie idee, prawda, cytowanie filozofów, to jest to, co...
liczy się dla ludzi. No i ta przemowa na końcu Adama Drivera do ludzi, która jest po prostu tak, no znowu to robimy. No przemów w ogóle nie brakuje w tym filmie, jakby pojedynek na cytaty z Marka Aureliusza. Polecam. Wydaje mi się, że to jest też jedyna rzecz, jedyny pomysł Coppoli na budowanie jakiejkolwiek relacji między ludźmi, czyli jakaś taka quasi filozoficzna potyczka na monologii. Tak wygląda w pełni ten film. Już Marek i w ogóle to spektrum jest gigantyczne, bo jest Marek Aureliusz, o którym wspomniałeś, jest hamletowski monolog, który trwa w ogóle 10 minut i jest nieznośny i nie ma żadnego sensu w obrębie tego świata. No i oczywiście jest masa jakiegoś takiego absolutnie już współczesnego bełkotu, który po prostu zostaje jakoś wpasowany w tą sytuację. No, Coppoli nie interesuje budowanie bohaterów też. W ogóle to jest taki ważny punkt, że on rysuje jakieś taką bardzo grubą krechą, zupełnie odklejone postaci w swoim filmie i potem takie zostawia samym sobą, żeby razem się powykańczały nawzajem. Tak, ale też aktorstwo jest kuriozalne tam, bo tak jakby każdy grał w zupełnie innym filmie, prawda? Jest Adam Driver, który jest taki poważny i skupiony. Jest Aubrey Plaza, która jest jakby po prostu, ona się chyba najlepiej bawi tam na tym planie. Shia LaBeouf jest z kolei, też się niby bawi, jest takim tricksterem, ale z kolei jest taki, bardzo metodycznie podchodzi do tej roli, więc tam jest, i też jest całe mnóstwo jakichś takich bohaterów pobocznych, którzy się pojawiają, Dustin Hoffman na przykład, Jason Schwartzman, co oni tam robią, po co oni tam są, nie wiadomo, i nie wiem, jakieś to jest takie pomieszanie wszystkich porządków. No. I no tak, ale to też jest kwestia jakby fatalnej reżyserii w tym wypadku. Tak. Bo Coppola ma taki jeden pomysł, który jak sądzę wymyślił te 40 lat temu i później nigdy go nie zaktualizował, czyli żeby tworzyć to w takiej konwencji męczącego intelektualnego postmodernizmu. Mm. Ja wspomniałem, że ten film wygląda trochę jak film Petera Greenawaya po wylewie, bo to są dokładnie te rewiry, nie? Mm. Czyli takie mega przestylizowane teatralne kino w takich też zamkniętych przestrzeniach zazwyczaj, z dużym jakimś filozoficznym konceptem, który Greenawaya broni, który, nie wiem, broni też Leo Caraxa, chociażby Vanet. Tutaj zupełnie nie, bo jakby go nie ma, znaczy jakby nie istnieje jeden temat, o którym jest ten film. Ten film jest o tym wszystkim, o czym Coppola akurat pomyślał, pisząc scenariusz. Albo w tym momencie na planie, bo też są takie historie. No to cóż, wyceńmy to arcydzieło. Smutne dwa. No, dla mnie pewnie też dwa, ale chciałabym zaznaczyć, że to jest film, który najchętniej bym nie oceniła, tylko bym absolutnie wszystkim poleciła, żeby zobaczyli, bo on jest po prostu fascynujący w swojej nieprawdopodobności. Więc tak jak powiedziałam na początku, nie mieści się w żadnej skali, rozwala rejestr. Więc jeżeli jestem zmuszona do oceny, to pewnie jest to dwa, ale uważam, że ten film nie zasługuje na dwa. Zasługuje na owacje. Ja dam trzy. To jest rzadki odcinek, mówi się, w którym ja oceniam film najwyżej. No ale pytanie do was. Czy było mega? Piszcie w komentarzach. Maciek Satora, Julia Tokrzanowska, Jakub Popielecki. Oglądaliście? Mówi się.